Dzień dobry. Dzisiejszy film poświęcam problemom nadmiaru tkanki tłuszczowej. Jest to temat bardzo szeroki, żeby nie zanudzać wszystkich, skupię się na tych najważniejszych i podstawowych zagadnieniach. Po pierwsze, jeśli ktoś ma duży nadmiar tkanki tłuszczowej, powinien zacząć od schudnięcia, od rzucenia wagi. Żadna metoda, czy to mniej, czy bardziej inwazyjna, wliczając chirurgiczne metody, nie odchudzi nas o kilka czy kilkanaście kilogramów. Po drugie, jeśli mamy większą ilość tkanki tłuszczowej, ale już nie straszną nadwagę, to najsensowniejszą metodą jej pozbycia się jest metoda liposukcji. Czy to będzie liposukcja ręczna, mechaniczna, wspomagana jakimś urządzeniem typu ultradźwięki, laser czy prąd RF, nie ma to większego znaczenia. Te wszystkie technologiczne dodatki wspomagają efektywność zabiegu i mają pewną wartość dodania, ale z punktu widzenia usuwania samej tkanki tłuszczowej w żaden sposób nie przekładają się na większą czy mniejszą skuteczność. Ale oczywiście wiele osób obawia się liposukcji, dlatego że faktycznie jest to zabieg mocno inwazyjny, obarczony relatywnie ryzykiem dużym powikłań w postaci czy to jakiegoś stanu zapalnego, czy pozostawienia nierówności po samym zabiegu. Dlatego preferuję metody mało inwazyjne. Bardzo dużo na ten temat pisałem na swoim blogu, dlatego jeśli ktoś chce więcej się dowiedzieć i więcej uzyskać informacji, to serdecznie zachęcam do wejścia na blog i poczytania. Natomiast tutaj wspomnę o tych najsensowniejszych metodach na dzień dzisiejszy, jakie medycyna estetyczna nam oferuje w przypadku tkanki tłuszczowej. Najbardziej medialną jest chyba kriolipoliza. I ona ma faktycznie dosyć dobrą skuteczność, ale po latach stosowania okazało się, że ma pewne wady, a mianowicie u części pacjentów kilku procent, ale tak już być może nawet blisko pod 10% może dawać efekt odwrotny, czyli zamiast redukcji tkanki tłuszczowej może powodować zwiększenie się tkanki tłuszczowej. Jest to pewien paradoks, o którym pisałem w ubiegłym roku na moim blogu. Jeśli jesteście zainteresowani, odszukajcie sobie ten artykuł. Dlaczego tak się dzieje, nie do końca jeszcze rozumiemy. Drugą metodą jest tak zwany ciepły laser. Jest to laser lipolityczny, który nam penetruje głęboko w tkankę tłuszczową i w wyniku tego działania do wyszczuplenia. Jest to metoda bardzo bezpieczna, bardzo kontrolowana. Jeśli chodzi o skuteczność, ma taką samą skuteczność jak skuteczność kriolipolizy. Trzecią metodą jest lipoliza iniekcyjna, która polega na wstrzykiwaniu różnego rodzaju preparatów w tkankę tłuszczową, preparatów, które powodują rozbicie i uszkodzenie tej tkanki tłuszczowej. W takim razie na pewno wielu osobom pojawia się pytanie, dla kogo która metoda? Jeśli chodzi o skuteczność, każda metoda jest praktycznie tak samo skuteczna. Co to znaczy? To znaczy, że jednym zabiegiem, czy to kriolipolizą, czy ciepłym laserem, jesteśmy w stanie usunąć około 0,5 cm z grubości tkanki tłuszczowej w miejscu podania. Czy to dużo, czy mało? Podejrzewam, że wiele osób się w tej chwili zaszokuje, że tylko tyle, ale takie są fakty, na to są badania. Oczywiście robiąc serię zabiegów, powtarzamy i ta tkanka tłuszczowa nam będzie znikała. I jeśli zrobimy taki zabieg na cały brzuch i boczki, to te 0,5 cm redukcji tkanki tłuszczowej w miejscach zabiegu przełoży się na redukcję 3-4 cm w obwodzie. To już wygląda troszkę sensowniej, czyli faktycznie nie jest tak źle. Dlaczego efekty zabiegów są podobne każdą z trzech omawianych przeze mnie metod? Dlatego, że mamy pewne ograniczenia technologiczne i pewne ograniczenia bezpieczeństwa. Czyli czy to laser, czy to schładzanie penetruje na pewną głębokość. Nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć, żeby zabieg był bezpieczny. Więc oddziaływanie na przykład lasera lipolitycznego jest na 1,5 cm, ale on nie jest w stanie w 100% na tej grubości
zniszczyć tkanki. Kriolipoliza schładza, zasysa i schładza nam tkankę tłuszczową, ale znowu nie jest w stanie tego zupełnie schłodzić, ponieważ doszłoby w pewnych miejscach do przemrożenia. Za to lipoliza iniekcyjna teoretycznie nie ma takich ograniczeń, czyli możemy i płytko, i głęboko, bo głębokość działania tego preparatu zależy tylko od długości igły, ale problem jest taki, że mamy tutaj kwestię bezpieczeństwa, czyli ile my możemy podać tego preparatu, żeby zabieg był bezpieczny. Jeśli ktoś by miał wątpliwości czy pytania, to ja zawsze zapraszam do kontaktu bezpośredniego ze mną, jak również do poczytania informacji na moim blogu. Tam temat redukcji tkanki tłuszczowej jest poruszany dużo bardziej kompleksowo. Dziękuję, do zobaczenia.